A więc widzowie, nareszcie to, na co czekaliście tak naprawdę bardzo dużo czasu, czyli 10 dni do sezonu. I słuchajcie, na samym wstępie chcę się z wami na coś umówić. Jeśli faktycznie lubicie tę serię 10 dni do sezonu, to tak naprawdę wszystko dzisiaj zależy od was. Jeśli chcecie, żebym kontynuował tę serię aż do nowego sezonu, ustalmy sobie jedną bardzo ważną rzecz. Tak jak mówię, jeśli podoba wam się ta seria, koniecznie tam na dole dajcie znaka łapką w górę. Jeśli łapek w górę będzie tutaj rekordowo pod tym pierwszym odcinkiem z tej serii, seria będzie kontynuowana. Oczywiście chyba nie muszę przypominać, żebyście subskrybowali ten kanał, ponieważ jest to Rafa Plus, więc żeby nie ominąć wszystkich Fortnite'owych wiadomości w nowym sezonie, to żeby niczego nie przegapić, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i umówmy się jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz. Zgłaszajcie się tam na dole w komentarzu i zobaczymy, z kim będę się widział po prostu codziennie do nowego sezonu. Przypomnę tutaj jeszcze o kodzie Rafa, to ja, fajnie by było, żebyście sprawdzili, czego macie. A teraz przejdźmy do odcinka. Słuchajcie, odcinek sobie zaczniemy od rzeczy na bieżąco, że tak powiem. Czyli wszystko to, co dzieje się aktualnie w Fortnite, wszystkie nowe newsy, wszystko, co powinniśmy wiedzieć tu i teraz na tą chwilę. A później dopiero przejdziemy sobie do informacji, które są kluczowe do rozdziału numer 2, czyli do rozdziału OG. I to jest w ogóle niesamowite, że od tamtego roku minęło już 365 dni. Nie wiem, jak to się dzieje, że ten czas tak bardzo szybko leci. Dajcie znaka w komentarzu, czy wy też tak ostatnio macie. I tak, słuchajcie, pierwszy news, jakie tutaj mamy, jest to to, że dostaniemy w końcu długo wyczekiwanego skina i będzie to kolejny skin do rybki. Chodzi tutaj dokładnie o Fish Pool, tak będzie nazywał się ten skin. I będzie to oczywiście nawiązanie do Deadpoola oraz do Fishtika, czyli połączenie znowu takich światów, bym powiedział. Nie wiem, który to jest skin do rybki, ale wydaje mi się, że no co najmniej chyba mamy 10 tych skinów rybkowych, jak nie więcej. Wydaje mi się, że jest tego więcej. No i co, widzowie, no taki skinek ma trafić do gry. Dajcie znać, czy będziecie go kupować. Jeśli chodzi o mnie, jak tylko on pojawi się w sklepie, to zapewne go kupię. Także no ogólnie skin jest bardzo fajny, za niedługo trafi do gry, mamy do niego mieć jeszcze plecak, ale nie mam zielonego pojęcia, kiedy on się pojawi oraz ile będzie kosztować. Następną ważną informacją jest to, że pewien skin został naprawiony. Słuchajcie, Hypex tutaj pisze o Edwardzie nożycorękim. Jak zbliżaliśmy sobie z bronią z celownikiem, to po prostu on nam zasłaniał celownik. I wygląda na to, że po kilku dniach Epic w końcu naprawił ten problem i teraz, gdy zbliżamy sobie bronią, jesteśmy w stanie już strzelać. Ja co prawda tego skina nie kupiłem, ale chyba muszę to nadrobić, bo w sumie nie wiadomo, kiedy on znowu trafi do sklepu i dobrze by było te skiny właśnie halloweenowe mieć. Także tutaj taki mały news na temat właśnie tego celownika, to już zostało naprawione. Przejdźmy dalej. Kolejnym takim newsem na wstępie jest news, że Fortnite oraz DC znowu ze sobą współpracują. Ale z tego, co pisze Shina, okazuje się, że dostaniemy LEGO wersję skinów, które dostaliśmy wcześniej od DC. Okazuje się, że Black Adam dostanie właśnie LEGO wersję swojego skina i mamy tutaj jeszcze zaaktualizowaną paczkę Batmana, także być może te skiny za niedługo trafią do sklepu. W sumie bardzo fajnie by było, żeby te skiny częściej wracały, no bo wydaje mi się, że ich bardzo długo w sklepie nie było. Chociaż tego nie jestem do końca pewien. I teraz przejdziemy sobie do newsów, które są w nawiązaniu po prostu do rozdziału numer 2, który już za chwilę. Hypex pisze tutaj, że potwierdziło się to, że 2 listopada oczywiście dostaniemy nowy, w sumie nie wiadomo jak to nazwać, no taki rozdział OG, czyli zbiór 3 sezonów, no ale to oczywiście wszyscy bardzo dobrze wiecie, bo ja nawet już jeszcze w tamtych sezonach nagrywałem odcinki, w którym mówiłem, że właśnie będzie rozdział numer 2. Mieliśmy ten wielki wyciek. No i właśnie była mowa o sezonie 1, 2 oraz 3. Jeśli chodzi o ten pierwszy sezon, ja go nie do końca dobrze wspominam. Jedyna broń, która została dodana wtedy, to był chyba hak, no nie? Którym mogliśmy przyciągać ryby. I wydaje mi się, że to było wszystko. Nie wiem, czy cokolwiek jeszcze wtedy dodali. No wiecie, wtedy też były, można powiedzieć, trudne czasy i ten sezon po prostu został przeciągnięty. W sumie jak sobie teraz pomyślimy o tym pierwszym sezonie rozdziału 2, to teraz on ma trwać tydzień, czyli wtedy, no, był to rekordowy sezon rozciągnięty, a teraz okazuje się, że będzie on uszczuplony do tygodnia, czy tam nawet do 6 dni. Także ja tą wersję, wydaje mi się, że bardzo polubię. Kolejną dzisiejszą mini informacją jest to,
że mamy dostać w grze taką okrojoną wersję Fortnite'a, coś podobnego do tego, co ma Roblox. Będziemy mieli linka na przykład do minigierki jakiegoś tajkuna, będziemy mogli do niego wejść i nie będziemy musieli pobierać całego Fortnite'a, a samego tajkuna będziemy mogli, w sensie tą minigrę pobrać. Coś podobnego jak ma Roblox. No ale okazuje się, że mieliśmy to dostać w tym roku, dostaniemy to dopiero za rok. Może i dobrze, ponieważ będzie to w dużo lepszej wersji. Zobaczymy. Shina tutaj podpowiada tym tweetem to, że Fortnite być może w rozdziale 6 zmieni ten opad kuli. Jak wiecie, teraz każda broń w Fortnite ma opad. Mi szczerze nie do końca się to podoba. Mi się bardziej podoba to, co mieliśmy w rozdziale numer 1. Ja preferuję to, co dostaliśmy w rozdziale numer 1, czyli ten pierwszy leci dokładnie tam, gdzie chcemy, a wreszcie nie ma tego opadu. Na pewno zostawiłbym ten stary opad do snajperki, który był bardzo duży i tak bym to wszystko zostawił. Czy coś się zmieni? Zobaczymy. Słuchajcie, małym newsem takim wstępowym do właśnie tego, co nas czeka, jest news, że Fortnite rozdział 2 był dokładnie 5 lat temu. I znowu was się pytam, kiedy ten czas minął? To jest niesamowite, że my za niedługo będziemy mieli 10-lecie Fortnite'a, jak tak pomyśleć. Dobra, widzowie, przejdźmy dalej. Zanim przejdziemy jeszcze do bardziej konkretnych informacji na temat nowego OG sezonu, czyli tego rozdziału 2, mamy jeszcze informację o 6 rozdziale. 6 rozdział według informacji mamy dostać 1 grudnia, czyli naprawdę bardzo szybko, czyli wygląda na to, że ten kolejny miesiąc będzie, w sumie będzie to odświeżenie tego, co już mieliśmy, ale w totalnie innej wersji. Ponieważ same nawiązanie do tego rozdziału ma nawiązywać do słowa remix, ale to zaraz o tym pogadamy. Czyli tak, rozdział 6 już wkrótce. A teraz przejdźmy do tych informacji, które wiemy i przejdźmy teraz do paczek, które dostali twórcy. I słuchajcie, dokładnie dzień wcześniej, czyli we wtorek rano, obudziłem się, oczywiście przeglądałem sobie Twittera, czyli teraz X-a, i natrafiłem na bardzo fajne informacje i być może wam się już to przewinęło. Niektórzy twórcy dostali kasety, na których mamy dźwięk. Mamy dźwięk z remiksowanej muzyki z rozdziału 2. Ja niestety nie odtworzę wam tego, ponieważ jest to we współpracy Marshmello, więc nie wiem, jak to będzie tutaj sprawa autorskimi, ale słuchajcie, twórcy dostali kasetę z remiksowaną muzyką właśnie z rozdziału 2 i jeden twórca dostał początek, a drugi twórca dostał drugą część. Nie wiadomo, ile jest części, być może są tylko i wyłącznie dwie, ale mamy tam oczywiście zremiksowaną muzykę właśnie z rozdziału 2. No i oczywiście, no, świadczy to o tym, że rozdział 2 powraca. Jak wiecie, gdyby nie było tego leaku, czyli tego timeline'u, co się będzie działo w Fortnite'cie, teraz byśmy się zastanawiali, ej, to może dostaniemy rozdział numer 2, albo jako, że rok temu mieliśmy rozdział numer 1, ten OG, to teraz dostaniemy rozdział numer 2. W sensie do końca byśmy nie byli przekonani i te paczki właśnie mają nam tutaj podpowiadać, że faktycznie, no, rozdział numer 2 nadchodzi. No ale to niestety, albo stety, wszyscy już wiemy. I słuchajcie, co jeszcze było w tych paczkach? Okazuje się, że w tych paczkach było naprawdę bardzo dużo fajnych informacji. Teraz sobie wszystko to oglądniemy, zobaczymy co do czego oczywiście nawiązuje. I słuchajcie, pierwsze co, zobaczmy na to pudełko, w którym mamy właśnie tak. Po pierwsze, na samym środku wydaje mi się, że jest to forma biletu. W sensie, że ten kartonik z napisem Remix Chapter 2 jest właśnie takim biletem. Oczywiście, jak wiecie, mamy dostać jeszcze koncert Snoop Dogga. Tylko kiedy on będzie? Czy on będzie teraz na evencie? Czy to będzie właśnie na evencie końcowym rozdziału 2? Wydaje mi się, że tak. No to być może właśnie to tutaj nawiązuje do tego koncertu. Ale nie jestem do końca przekonany, więc w razie czego, widzowie, nie miejcie do mnie pretensji. Dużo rzeczy oczywiście, które tutaj podaję, są potwierdzone, ale też dużo się domyślamy, więc pamiętajcie o tym. I słuchajcie, co mamy dalej tutaj? Mamy odtwarzacz do kaset. I gdy wsadzimy właśnie tą kasetę, która jest po prawej stronie, do tego odtwarzacza, to leci nam wtedy ta muzyka. Ja mam nadzieję, że coś takiego dostanę, bo jak wiecie, w tamtym roku dostałem, tylko nie wiem, gdzie to mam. Dobra, mam tam w pudełku to, co dostaliśmy rok temu, czyli te piny oraz odtworzenie tego klipu. No jestem ciekaw, czy coś będzie podobnego w tym roku. Fajnie by było, jakbym tutaj coś właśnie takiego zgarnął. Te piny są świetne. Także mam nadzieję, że będę wam mógł tutaj odpakować coś takiego. Zobaczymy na żywo, że tak powiem, to wszystko. Ale dobra, widzowie, przejdźmy dalej, co mamy tutaj jeszcze? Mamy bilet, drugi bilet jest po prawej stronie z napisem Fortnite. Mamy jakieś pudełko po prawej stronie, nie wiem za co ono odpowiada, bo nie wiem co tam było wpakowane. Być może tam właśnie były wpakowane właśnie ten odtwarzacz oraz ta kaseta, być może tak było. Ale słuchajcie, co mamy tutaj jeszcze? I teraz przejdziemy sobie do omówienia tych pinów. Jak widzicie, nawet na tym pudełku mamy tutaj tak jakby cofanie się na kasecie, w sensie ten znaczek. Mamy nawiązanie do remiksu, czyli co dostaniemy? Czyli dostaniemy
dostaniemy zremiksowany sezon 1, 2, 3, w sensie ogólnie rozdział numer 2. I jest to mega ciekawe, jak to wszystko będzie wyglądać. I teraz się tak domyślimy po tych pinach, co może się wydarzyć. Ale tak jak mówię, widzowie, to są domysły, piny są prawdziwe, ale co dostaniemy, nie wiadomo. Jak wiecie, w rozdziale numer 2 pierwsze, co dostaliśmy, to był sezon 1 i w tym pierwszym sezonie dostaliśmy tego skina glutkowego. Nie wiem jak wam, ale mi się mega podobał właśnie ten siorbik. Dlaczego dostaliśmy siorba? No bo dostaliśmy również fabrykę siorba. Wtedy zobaczyliśmy, jak jest tworzony siorb właśnie na slurpi, na tych kominach. Dostaliśmy beczki, dostaliśmy te jeziorka, które nas leczą i było takie nawiązanie właśnie do tego siorbu. No i dostaliśmy skina siorbowego. Jako, że ten sezon ma być zremiksowany, to być może będzie on wymieszany z czymś. W sensie, na pewno te skiny trafią w innej wersji do nas, ale wydaje mi się, że właśnie każdy skin, tak jak mieliśmy to w tamtym roku, zostanie zremiksowany i dodany do gry. Jestem ciekaw, co tutaj zostanie zrobione właśnie z tym skinem. Możecie napisać w komentarzu, jak wy myślicie. Następny pin, który tutaj mamy, jest to nawiązanie do ręki Midasa, czyli do złota. I na tym pinie mamy napisane, jak się tutaj zbliżę, C2SS2. Tak, C2S2, czyli dwie dwójki. Czyli nawiązanie do jednego z topowych sezonów w Fortnite. Wtedy, kiedy dostaliśmy sejfy, karty, mityczne przedmioty, to była totalna odmiana tego, co dostaliśmy w sezonie numer 1. Nie dość, że sezon numer 1 był mega długi, no to w dodatku lekko nudny. Sezon numer 2, który dostaliśmy, był najlepszym sezonem w Fortnite, gdzie ja na samym początku tego sezonu nie do końca do tego byłem przekonany. A później okazało się, że naprawdę ten sezon, no, że naprawdę ten sezon był mocny. Następny pin, który tutaj jest, jest tu kit, ale ten kit jest połączony z Midasem, przynajmniej według Hypexa, i dostaniemy kita w wersji Midasowej. I to prawdopodobnie są skiny karnetowe. Chyba to będą skiny karnetowe, na to wygląda. Następnie co mamy? Mamy tutaj tego motylka. I słuchajcie, no tego jestem najbardziej ciekaw, to mnie najbardziej zastanawia, bo jak sobie teraz tak na to popatrzymy, że dostaniemy trzy pierwsze sezony, czyli sezon nowej mapy, sezon agentów oraz sezon zalany i później dostajemy tego motylka, no to naprawdę jestem ciekaw, co tutaj się wydarzy, czy z punktem zerowym na koniec tego rozdziału. Mam nadzieję, że event na koniec tego rozdziału, w sensie rozdziału numer 2 tego OG, tego sezonu OG, no nie wiem jak to nazywać, no mam nadzieję, że to, co dostajemy, będzie po prostu potężne. Mamy tutaj również nawiązanie do tego zegara na zalewie, następnie mamy nawiązanie do rekinów. Rekiny były w sezonie numer 3. Czekajcie, one były wcześniej czy w sezonie numer 3? Chyba były w sezonie numer 3. I na nich można było jeździć za pomocą wędki. No to było szalone. Pamiętam, jak nagrywałem odcinek 24H na rekinie. Chyba tak było. I słuchajcie, najciekawsze. Przechodzimy do najciekawszych pinów. Zostaje nam jeszcze 3. Mamy tutaj Tientinę i ona podobno ma być połączona ze Sky. Czyli Tientina miała swój łuk, Sky miała swojego Skara oraz Grappler. Oczywiście mieliśmy tutaj ich lokacje. Mam nadzieję, że również je zobaczymy. I słuchajcie, przechodzimy teraz do kolejnych dwóch ostatnich pinów. I tutaj mamy nawiązanie do Boogie Bomby, czyli do, wydaje mi się, że do być może jakiś koncert czy coś takiego. No nie wiem, widzowie. I ogólnie mamy tutaj sprzęt muzyczny, nie? Boogie Bomba. I wydaje mi się, że to jest nawiązanie do końca tego rozdziału wtedy, czyli do koncertu. Bo nie wiem, czy mamy teraz dostać ten koncert jeszcze przy tym evencie, co będzie teraz, czy to będzie na koniec rozdziału drugiego, w sensie tego OG. Wydaje mi się, że wtedy i właśnie to jest nawiązanie chyba do tego. I po tym wszystkim, widzowie, mamy dostać rozdział numer 6. Także, widzowie, jeśli chodzi o to, co dostali twórcy, tak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że ja też będę mógł wam to tutaj pokazać w kolejnym odcinku FPS-owym, ale to, widzowie, zobaczymy. Także, widzowie, to był pierwszy odcinek serii FPS-ów. Jeśli chcecie kolejne, żeby się jutro pojawił, no po prostu wiecie co robić, subskrybujcie kanał, wpadajcie na te filmy, wpisujcie kod Rafa to ja w sklepie i oczywiście zapraszam was na moją mapę, wbijajcie na nią, dobijajcie karnet. No i co? Do zobaczenia jutro.